Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, proszę was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Far Cry 5. W poprzednim odcinku zrobiliśmy przez przypadek dwie misje, w których uratowaliśmy zakładników, jak i zniszczyliśmy kanonierki Faith i niestety skończyliśmy na tym odcinek, że nie mogłem zrobić skóry niedźwiedzie Grizzly jak i Skunksa, ale niedźwiedzie Grizzly już zdobyłem, jak widać, nie mam tego znacznika, a Skunksik jest tam. Może ona właśnie go czysto zabiła, wtedy będzie łatwy sposób na zdobycie aż dwóch skór. Proszę, żeby były dwie. Dwie, tak! Gdyby ktoś nie wiedział, gdzie ta lokacja jest, jest to dokładnie tutaj. Gdy tutaj szedłem, to był znak, że są skunksy, poszedłem tutaj, przy tym z bajorku, gdzie były narkotyki, była informacja, że są skunksy, przeszedłem kawałek dalej i już mamy. Więc wreszcie mogę się cofnąć do pana doktorka, damy mu te feromony, co to tam już jest, on stworzy kolejną miksturkę i pewnie będzie trzeba pójść do kolejnej farmy, zabić kolejnych wyznawców, potem przejść do elementu czekania, aż te świrusy się, nie wiem, zainteresują tą mieszanką, czy się wystraszą jej. Nie mam zbytnie pojęcia, co one mają niby z tym zrobić. Ale się przekonamy. Trochę się natrudziłem. Szczerze powiem, że 30 minut próbowałem zdobyć to ze strony skunksy, ale za każdym razem się nie udawało, ale w końcu zrobiłem zapis gry, poszedłem do sklepu, kupiłem sobie amunicję, wróciłem tam i zdobyłem. Got enough of the Bliss infused samples, that's what we needed. I've had time to tweak the formula, and now it's rock solid. As soon as it finishes processing, you'll have a new batch waiting. I can't thank you enough for all you've done around here, Deputy. Sheriff said you were good, but I didn't think you were this good. Aha. I tyle. Czy mam czekać na kolejną misję? Pewnie ona się pojawi dopiero po kolejnej wizji, można powiedzieć, że Five, a po kolejnej misji fabularnej mam wrażenie. Więc może do Virgila byśmy się przeszli, bo zbytnie nie jest tutaj, by można było zrobić. Skóry nie będę sprzedawać za żadnego zwierzaka, bo trochę tamtych wilków nafarmiłem. Więc poczekam na kolejne zlecenie pewnie. Thought he was a pillar of the community, but truth is he was nothing but a dope pusher. Feeney's with the cult now. Helped him create this bliss. Word is, he's up at Jessup Conservatory. It was a beautiful atrium back before, well, before. Now Feeney's using it to grow his poison. Nothing but fields of those awful flowers. So I was thinking, if you happen to head over there and burn them flowers, well, I bet Feeney'd come running over in a panic. Zaskie raz gazy. Dotrzeć do konserwatorium Japosa? Japosa? Nie wiem, jak mogę to nazwać. 2 km? Okej, aż tam to jest. Ale na szczęście tutaj mamy garażyk, więc szybka podróż. Może jakoś tam dojdziemy, byłoby wybitnie dobrze. Też mamy łowczynię, na wszelki wypadek wyekwipowaną, a pewnie te kwiaty będę mógł sprzedać albo flamethrowerem, który będzie na miejscu, albo mołotowami, które chyba powinienem być w stanie wykształcić, tak mi się przynajmniej wydaje. O nie, kolejne. A na szczęście tutaj mamy chyba swoich ludzi, tak mi się wydaje. Tylko że coś za dużo, kurczę, swoich znaczników tutaj jest. Ciemna karta. Aha, czyli nie wezmę auta. Jeszcze lepiej. Czemu tutaj tyle tych świrusów musi być? Co jest? Trzeba przyznać, że ta, kurczę, łuczniczka jest zajebista. Czyli będzie trzeba na to wchodzić, że inne auto sobie skombinować, bo tamtego panelu do przyzywania aut, nie wiem, mam zablokowany? Czy nie mam karty dostępu, czy co tam już jest? Wsiadła? Tak, wsiada na tylne. No dobrze, nawet nie będziemy się przejmować tymi świrusami. Tutaj to była dziwna lokacja. Wydawało mi się, że ją odbija, no bo była odbita. Miałem szybką podróż i wszystko. O, niedźwiedź czarny chyba to jest. Na razie mi się nie przyda. Ja mam nadzieję, że to będzie koniec tych wszystkich misji z zasranymi
skóra, jednak to kurczę, no tyle krwi idzie upsuć, że w miejscu, w którym jest niby żarowisko, no nie ma, tylko muszę szukać po internecie jakichś innych miejsc, bo oczywiście nic innego nie było dostępnego. Jakby tam to... A, mam od razu drogę, okej. Okay. Myślałem, że już będę musiał albo płynąć w pułap, albo jakąś inną drogę sobie wymyśleć. Ale dobra, więc tam dotrzemy, spalimy kwiaty i co, i niby tyle? Coś mi się nie widzi. W ogóle mamy dość sporo punktów. 10 tysięcy po tej misji będzie, o kurczę. No to chyba niedługo będziemy kończyć. Region 5. Ja powiem, że ten region no, mi się tak wybitnie gra. Taki świetny jest naprawdę. Bardzo dobry motyw z tymi świrusami, tymi twardymi narkotykami, błogością. I w ogóle, no ta Five jest, no... przezajebista według mnie. Bardzo dobrze zrobiona postać. Jest suszu tam włożą, co jest? No, spadł sobie, dobra. Żeby to nic czegoś nie zadziała, to możemy sobie wysiąść i spróbować... tego, najpierw wyeliminować kolegę. Czy ja mam to zniszczyć? Wydaje mi się, że chyba tak. Mam surowce, dużo tego mam. To dobrze. W razie nożami bym się posłużył, bo... Zniszcz własność kultu. O, już się pali. Ale nie wiem, czy to auto, czy co? Niezbytnio ile mało zdrowia, ale... O! Jak zaraz puchnie... Możemy tutaj tej amunicji smarnować. I tak mam jej dużo dość. Ileż to ma życie niby? O, darłaska się chyba... powinna swajczyć na dobre. Tak! Dało radę. 75 punkcików. Wybitnie dużo, tak szczerze. Za zakładników mamy 50, że zakładnicy są szybsi do zrobienia. Posterunek kultu to jest jeszcze, ojojoj. Hey deputy, thanks for hitting those bliss transports. These people are using those trucks and boats to ship it all over Hope County. You'd be doing a lot of good if you destroy any more you find. I say if these folks are making something that kills people, well, they deserve whatever killing comes to their door, if you get my meaning. Wojna narkotykowa, misja popularna. Hey deputy, Virgil here. Once you reach the conservatory, you clear the place. The key is burning all them bliss crops. That's gonna bring Feeny out of the woods. Good luck. Czyli misja już się wydaje być znacznie trudniejsza, tak szczerze. Jeszcze będzie trzeba te pompy wyłączyć, na to wychodzi. Ja chciałem najpierw alarmów się pozbyć. Bo one są największym problemem. Jest to jeden alarm. Alarmy wyłączone. Chyba pierwszy posterunek od nie wiem ilu odcinków. To jest alarmów. Spróbujemy po prostu tych ludzi wyeliminować. Ale na pewno będziemy musieli te pompy wyłączyć, bo inaczej może być problem. Bo jednak one będą cały czas gaszone, te twarde dragi. Dopiero wtedy będzie problem. A teraz misja z wysadzaniem tego obiektu będzie się tak przyjemnie robiło. Bez... Okej. Okay. Bez alarmu, że naprawdę. Chyba, że jakoś wezwą pomoc, ale nie wydaje mi się. Okej. Okay. Tyle obrażeń, naprawdę? Aha, no pewnie. No jeszcze jak. Jak najbardziej. Nie wiem, czym dostałem. Nie wiem, gdzie. To jest prześmiesz... No to jest prześmiewcze według mnie, no naprawdę. No nie da się gorszej misji zrobić. No przysięgam, no. Wiesz, że będę tutaj się wpieprzyć z tym, nie wiadomo ile. Już było tak zajebiście dobrze. No i odpocząłem. The key is burning all them bliss crops. That's gonna bring Feeny out of the woods. Good luck. No to powtórka z wydarzeń, żeby mnie nie wykryli. A, bo tutaj u góry jest. Z
Sniperinio. Sniper jak Houdini. Spróbuję może ich po cichu wyeliminować. Sektor czysty, chyba wejdziemy na górę. Będzie raczej tak lepiej. Naprawdę, na te wszystkie misje muszę chyba nosić kevlar. I to taki zapas na, nie wiem, 15 pocisków, bo to jest posrane, jak oni mnie niby tutaj gnoją. Mogę to teraz rozegrać. No kurczę, no potrzebuję tutaj jakoś tych ludzi załatwić, ale nie chcę stąd schodzić, bo to wydaje się być bardzo dobre miejsce. A niech już będzie, może nie dostanę obrażeń. Dostałem, elegancko. Niektórych musimy z noża wyeliminować, bo mam takie wyzwanie jeszcze tutaj w zanadrzu na darmowe talenty. Nóż do rzucania, elegancko odnowiony przynajmniej jest. No i co teraz? Gdzie niby mam jeszcze jakiegoś przeciwnika? A też jest takie z dupy. O, tutaj naznaczeni w końcu? Czy jak to wygląda? Alarmów już nie mam, więc akurat mogą mnie zauważyć. Ostatni chyba. Jeżeli tak, bardzo dobrze. Jest ono, że mi zaliczone. Jest! Konserwatorium zrobione. 3 minuty mi to zajęło chyba. Bez alarmów. Czyli dodatkowy cash chyba powinienem dostać. Jeszcze z tym gościem, o którym mówił Virgil, będzie trzeba załatwić. Może da radę to zrobić. Byłoby wybitnie dobrze. Chyba dzisiaj będzie kolejna wizja Faith, tak mi się coś wydaje. Hey deputy! Thanks for hitting those bliss transports. These people are using those trucks and boats to ship it all over Hope County. You'd be doing a lot of good if you destroy any more you find. I say if these folks are making something that kills people, well they deserve whatever killing comes to their door, if you get my meaning. Wojna narkotykowa, to mieliśmy to zadanie wcześniej pokazane, tylko że teraz mi się to odnowiło. Nie wiem, jak mogę zniżyć te pompy. Uczy, jak mógłbym to wyeliminować, żeby to tak nie szło? O, jest, dobra, zawór. Apteka. A, czyli tak to trzeba zrobić, dobra. Też mniej więcej rozumiem. Czyli musimy teraz tutaj drugi zawór gdzieś indziej przekręcić. Tutaj w tej komórce będzie, to dobrze. Taka misja na domyślenie się trochę. Ale nie trzeba być mistrzem dedukcji, żeby wiedzieć, że trzeba to akurat spajcić wszystko. Mogło się już fajczyć. Zobaczymy może tutaj zadanie. Co to jest za misja? Spadł Bogoś, to nie jest niż łodzie z narkotykami bram Edenu, 5 niż ciężarówki, kurde. Kurczę, 600 niby punktów nam da, ale to jest posrane zadanie. Może się uda to zrobić, ale szczerze wątpię. Hey deputy, Feeney's coming to you. Get ready, this is your chance. Chyba już dotarli. Ja pierniczę. Dobrze, tam była tamta apteka. Może to, że stanie będą dobre, chyba. I gdy Fineja. A gdzie on jest? Szlak. Ja nie mogę, no zaraz mi ucieknie. No nie, no on jest za szybki.
On już chyba gdzieś ląduje, jeżeli tak, to bardzo dobrze. Jeżeli no, no to jest problem. Nie no, no proszę, no już dochodzę przecież. Jak dało radę? Czy o nie, naprawdę? Jak ja miałem go niby trafić wcześniej? Przecież to było niemożliwe. Na tej własnej szykulty nie dam rady trafić, tak, no. Takie to są za wolne, no. No gówno, no ja się zesram chyba. No to jak to teraz wygląda, to zadanie? To nie, do czym jest... W tym przybyła Finej, aha! Jeszcze lepiej. No, pewnie, jeszcze dalej to dajcie. Rozpaczy, mogę się niby przenieść, tak to drogi tutaj nie będzie chyba normalnie, to niech już będzie to... Przemieszczenie się, ale kurczę, no mogę go szybciej wyeliminować, ale przecież tymi rakietami nie da się normalnie trafić. Przecież to jest niemożliwe, przecież one lecą tak wolno, że naprawdę, no. Tylko tej Finej, no pewnie, że się nie udało. Mam trochę amunicji. Tak tego nie sprawdzę. Rakietynek nie mam. Niby mam trochę do karabinu, do rewolweru również. I niby do snajperki trochę też powinienem mieć. Wolę chyba się wyekwipować w molotowy. I trzeba chyba poczekać, aż będzie tutaj jakaś ciężarówka z zaopatrzeniem kultu. Ale nie wydaje mi się, żeby to było takie proste do zniszczenia, tak szczerze. Ja muszę mieć te rakietnice, bo inaczej muszę tyle surowców wywalić w zniszczenie tego pojazdu, że naprawdę, a co to prostymi łodźmi. No nie. Może wreszcie się uda, ale no nie wiem. Wiesz, jeszcze pewnie to miejsce, w którym przebywa Finny i to będzie tak strzeżone, że naprawdę. No już się domyślam, co tam może się dziać. Byłby wezwał posiłki, pewnie. Jeżeli mnie tutaj zabiją, mam to gdzieś tak szczerze i tak się tutaj zespałem, chyba gdzieś niedaleko. Widworogi. Czemu te widworogi masz tak często spotykane tutaj? To jest bezsens z nimi. Jak zniszczy się? Raz zaliczyło nam, bardzo dobrze, 75 punktów jeszcze. Jeszcze 3 ciężarówki, chyba 3 łodzie z zaopatrzeniem, no dobra. Nie jest jakoś bardzo dużo, ale i tak, no kurczę, trzeba trochę się w tym świecie nałazić. Chyba, że... Nie no, na mapie nie byłoby znaczników. No pamiętam, że jak przejeżdżałem, no to trochę tych widziałem furgonetek, ale to były te furgonetki, które trzeba było przejąć, to takie za duże. Ja potrzebuję te takie mniejsze. Zlikwiduj, dobra. Te rakietnicy nie ma, więc muszą nam wystarczyć normalne granaty. Okej, dobrze go zabiła. Dobrze, taka muzyka się włączyła dziwna. On jest pod ziemią? Nie spodziewałem, czy on się zbagował. A, schron jest, dobra. Już nic nie mówi o bagowaniu się. No tak. Jest VIP-em. No to oczywiście większe statystyki zdrowia, obrażeń. No wszystkiego po prostu, nawet pancerza pewnie. Mogłem wziąć karabin, po co ja tym rewolwerem tam próbowałem sobie strzelić? Przecież to ma zerowe obrażenie też. Może nie będę gdzieś niedaleko. No, mogło być gorzej. Czyli tak oznaczamy każdego, kogo tutaj mamy. I ona zabije tego. Mhm.
No to już przegrywam. Umieram, bo mnie oczywiście dwa razy trafili. Może to Jesse coś jej zrobi. Niech ona na razie ich pozabija. No, naprawdę? Jednym pociskiem masz tyle? Dobra, dobrze sobie radzi. Pompy nie mam, dużo nie zarabia, ale może tym karabinem coś dam radę. I noże weźmiemy. Ciekawe, cały magazyn w niego wpakowałem. Wow, deputy, you got him. No more feeny, no more drug chemistry. We're getting rid of that bliss. Ain't that something? I'm proud of you, deputy. I think my boy would be proud too. O, nie blokuj mnie. Zawski rozkaz ukończono. No przejdziesz. On my way. No. Dobrze, akurat muszę im rozkazywać, gdzie się przemieszczają. I ja w tym momencie czekam na wizję od Faith, ale nie mam informacji, że zostaliśmy pobłogosławieni, więc wydaje mi się, że chyba nic tutaj nie będzie więcej do roboty. Więc tak, co mógłbym tutaj zrobić? Muszę poczekać na pana doktorka i na jego... i na jego rozkazy odnośnie tej całej mikstury, która ma niby odstraszyć, a w zasadzie kontrolować te anioły Five. Więc tak, tego nie zrobimy, tego również. Łodzie z narkotykami, bramę Deno, a nie, 5 jednak łodzi, myślałem, że trochę mniej. No to tutaj mamy przecież jeszcze zadanie u Mariny z Xanderem. A ile mam punktów? 11200, o kurde. Bardzo mało mi brakuje punktów. Nie, możemy jeszcze misję poboczną zrobić, tylko że ona nie wiem ile nam da punktów, ale chyba coś około 200, tak mi się wydaje. Mógłby niby pójść odnowić nasze zapasy. A coś mi się wydaje, że tutaj może być jakaś skrzyneczka. Zobaczymy jakie zadanie nam tutaj daje ten Xander. Oby nic z jego miał w GTA. Bliss is spewing everywhere. It's toxic shit that those Eden's gate bros are shipping everywhere, man. That stuff gets in the river and it's a toxicity tonic. See those big green containers? They're full of bliss and the Peggies are shipping them somewhere important. We need to find where and destroy them. My life coach says to break problems into bite-sized pieces. So step one, I know about a Peggy laptop that'll help us track down these containers. Once we find them, we blast them. Whoop! Oko wojownicy. Już na stację benzynową, dobra. Także sobie tutaj przeszukał wszystko, bo widziałem pociski rakietowe chyba. 700 metrów tam. Okej. Zobaczymy, czy przypadkiem nie mamy tam szybkiej podróży. Pewnie, że mamy. Stacja paliw... niedostępna. No to czemu? O, tutaj możemy. A, bo pewnie tam nie możemy, bo tam są ci przeciwnicy, których ja już mordowałem. Ale tamtędy, no, parę razy chyba przejeżdżałem i tam też się teleportowałem. Więc no, przejdziemy się kawałek z tej chatki, w której aktualnie jesteśmy, do stacji benzynowej. No, 500 metrów to jest akurat nic. A ile za to zadanie dostaniemy punkcików? Bo mnie ciekawi... 900! O, mi bro! O kurcze. Wydaje mi się, że nawet nie potrzebujemy niszczyć tych transportowców narkotykowych. Przez transportowce rozumiem te furgonetki, jak i łodzie, bo jednak z nimi no byłoby dużo pieprzenia się, no bo jakbym miał pokazanie na mapie, spoko, wbijam tam i niszczę. A ja muszę sam je znaleźć, potem zniszczyć, potem szukać drugiej, trzeciej, czwartej i tak dalej. No więc tego mi się nie chce robić. Niestety za zniszczenie chociażby na przykład tylko furgonetek, no nie dostaniemy punktów, a szkoda, bo mogliby nam dać jakoś tak z 200. Ale gdy zrobimy to zadanie, to będzie się skończyć dopiero w samym odcinku, bo to raczej zadanie będzie trochę trwało, to mam nadzieję, że zrobimy jeszcze jakieś zadanie poboczne, które tutaj koło tego Xandera Flynna było w tym miejscu. I wydaje mi się, że już chyba będziemy w stanie uderzyć na Faith. Byłoby wybitnie dobrze. I akurat to by pasowało, tylko że trochę mnie to martwi, bo nie mieliśmy żadnej kolejnej wizji, więc... albo już nie będziemy mieć żadnej, albo...
Albo dopiero kolejna, ostatnia nas będzie czekała. Ciekawi mi trochę walka z bossem, bo jednak z Jacobem była trochę wymagająca, tyle powiem, a z Tom Five pewnie będzie się opierała na narkotykach. Mi pasuje. O cholera, tutaj już są. U góry ktoś był. Ubiony. O! No pewnie nie trafiłem, no ja już nie zniszczę tego, ja musiałbym mieć jakąś blokadę. Albo zniszczyć kierowca. Okej, nie wiem jakie to zrobiłem. To był taki lucky shot, że naprawdę. No to wysadzimy to, no bo tak szczerze, jeżeli mam taką możliwość, z chęcią to zrobię, ale nie mam zamiaru tego jakoś tryhardować. A tych łódek raczej mi się nie uda zrobić. No tak jest oczywiście najszybciej. Noże weźmiemy. A, przynajmniej za to dostajemy te punkciki, zapomniałem, bo to jest w sumie nawet jest to opłacalne trochę. Z tego zwierzaka się powie pewnie. Okej, inny zwierzak. Fajne są akurat te skizy. No szkoda, że tych zwierzaków nie możemy namierzyć. Chociaż to jest w sumie normalne, bo jak one się zamieniają, to nie wiadomo, czy się pojawi przeciwnik, drapieżnik, czy inny zwierzak, więc w sumie nawet lepiej, że chyba nie mamy oznaczeń tego. Mi się dawało najpierw, że może to są jakieś duchy, czy coś. Mam się do laptopa, dobra. Okej, musimy jeszcze poczekać, dobra. To był wybitny ładunek akurat. Według mnie bardzo dobry. Możemy tutaj się chyba zbunkrować, poczekamy aż przyjdą kolejni. Na razie więcej rzucić nie możemy, a szkoda. O, skrzynka. Nie, już tutaj byłem parę razy, faktycznie. Pamiętam to miejsce. Kolejna. No byłoby dobrze to zrobić, bo ile tutaj potrzebujemy punkcików? 1700, za to dostaniemy 900, czyli będzie mi brakowało 800. Za zadanie poboczne powinien trochę dostać chyba jeszcze. Tak, to chyba nie problem już. Więc wybitnie dobrze się na razie zapowiada. Nie wiem w sumie, na który mam odcinek, ale chyba więcej będzie odcinków niż w przypadku Jacoba, chociaż tam byłem mało rozgarnięty. Tutaj mam wrażenie, że znacznie lepiej mi idzie, więc zobaczymy jeszcze. No, jest dobrze. Hakujemy się jeszcze. Dobrze, że nie trzeba jakoś tam mechanizmu wykonywać, jak na przykład w Watch Dogsach, to byłoby. No, ciekawe tylko, że bezsensowne, bo w końcu nie jesteśmy jakimś hakerem, tylko... Nawet w sumie nawet nie wiem kim, no... Policjantem na stażu, można by powiedzieć. Dobra, już amunicja się niestety kończy, ale przeładujemy tyle, ile mamy. I co? I już będziemy mieć dane, tak? Przyjmij Adelaide do swojego zespołu. Kurczę. No to będę musiał zrezygnować z tej pani łowczyni. Zwolni. Zatrudnimy Adelaide. Przypisz. Just my luck. Xander was about to show me advanced couples yoga. We'll have to wait, Thunder Junk. O kurczę, faktycznie to będzie lądowała zajebista sprawa. A ona sobie co, pójdzie? Aha, lądowanie gdzieś indziej poszło, dziwne. Ja ją wziąłem, wydawało mi się, że tam bliżej, ale no w porządku. A, okej. Właśnie to mi nie pasowało, jak niby ma tak nisko zejść, ale dobra. Jest dobrze. Znajdź konwój łodzi, dobra. Ale ja nie mogę kierować, tak? No nie, no bo ona sobie lata. Aha. Aha, no pewnie, zabiło mnie wiertło. Bardzo logicznie, jak wyszedłem pod wiertłem. Jak ja to nienawidzę. Jaki to ma sens? Jaki to ma niby sens? Przecież ja już wsiadłem i myślałem, że ona polecie do tamtej lokacji. Dlatego ja tak nienawidzę misji z NPC-tami. Tak samo było w Valhalla, no oni byli bezsensowni.
Aha. Czyli wybiera mi kompletnie inne miejsce do lądowania. No bo czekam, aż on już zejdzie na dół. Zobaczymy, czy tak damy radę. Mamy niby rakietnicę, więc rakietnica będzie w porządku to zrobić. Czy o to tutaj chodziło? Wydaje mi się, że chyba tak. Czy się mógłem swój statek, swój helikopter, czy tam śmigłowiec wezwać? No, przy okazji zniszczyłem ołtarz. Ale fajnie to poszło. Zabito VIP-a i rzeczywiście dostałem 150 punktów za nic. Zabili niewinnych cywilów? Aha, bo tam pewnie był jakiś człowiek, na to wychodzi, a szkoda. Tutaj co mamy? Farmę jakąś, albo ołtarzyk. Ale ona już jest niedostępna, bo tam ją wysadziłem, można by powiedzieć, więc no, albo coś ją przejechało, albo ja ją potrąciłem. Więc skoro mamy znaleźć konwój łodzi, to w porządku. Nie spodziewałem się, że ta misja będzie tak wyglądała. Spodziewałem się, że jak ja ją wysłałem, no to ona będzie tam leciała. No to wychodzi, że wszystko ja mam robić. No to w porządku. Ale przecież równie dobrze mogłem pójść do panelu obok i tam wezwać sobie swój statek, śmigłowiec, co to tam już jest. Dlatego ja tak trochę nie rozumiem tych akcji. Ciekawe, czy te łodzie zaliczą się do misji fabularnych, które mam zniszczyć transportowcy narkotyków. Wydaje mi się, że chyba na pewno nie. To byłoby za dobre, gdyby się zaliczyło to również. No żarty to są, naprawdę? O nie. O nie. O nie. Wysiadka. Nie rozumiem tej gry. Przysięgam, że nie rozumiem. Co to ma niby być? W sekundę mnie zniszczył. Jak nawet nie zdążyłem się obrócić. Bardzo dobra gra. Przecież tam spadochron rozstawiłem. Sam tą odległość jeszcze raz robić. Pewnie jak znajdę ten konwój, to nie będzie trzeba go ścigać, a potem nie wiem, jaka ma niego zniszczyć, ale z helikoptera to raczej nie. Czy co, oni teraz są ze sobą tam razem w tamtym jej domu, czy ze mną tutaj? O nie, narkotyki. A, bo jesteśmy nad tym polem pewnie, dlatego. Już myślałem, że wizję nam wzięła. No jednak, to było tylko to pole, dobra. Nie czy się opłaca tak wysoko lecieć, skoro ten zasrany samolot tak mnie w sekundę zniszczył. No dobra, więc... Jak tutaj zniszczyłem ten ołtarzyk, to mam chyba teraz 1500 punktów do dostania, aby móc zaliczyć no te 13 tysięcy u Faith. Więc dobrze, chyba na tych ołtarzykach będę sobie farmić te punkty. Kolejne, bardzo dobrze. Zniszczony ołtarz jeszcze lepiej. Jeszcze VIP, czyli 150 punktów kolejnych darmowych. Czyli łącznie 300 punktów tak zgarnąłem. A ile mam tutaj łącznie? 1425 mi brakuje. No nie. Fałszywe bożki, misja poboczna. Pewnie na niszczenie tych ołtarzy, tak mi się wydaje, więc fajnie. Znajdźcie zniszczyć ołtarze bramę DNH-16. Kurczę, trochę ich dużo. A zobaczymy, może w przyszłości. W razie najbardziej opłacane są te wszystkie misje fabularne. Czyli podążać za nimi tylko, okej. Okay. Czy jeszcze nie niszczyć? Ale to będzie rozpierducha, coś tak czuję. RPG pójdzie tak w ruch, że naprawdę. Szkoda, że nie wziąłem Harkiego, bo jednak on jakby tam się wbił, kurczę, albo tam dużo zrobił. O, bug graficzny chyba? Tak, bug graficzny. No to zapowiada się ciekawa droga, na co wychodzi. Tutaj jest ołtarzyk. Kurczę, już sam nie wiem, wolę na razie nie strzelać, bo mam wrażenie, że one mogą się wystraszyć w tej łodzie. Tak, co tam widziałem wcześniej, jak strzelałem do tego samolotu, który mnie atakował, to właśnie leci sobie za nami ta Adelaida, więc bardzo dobrze. Ciekawe też, że misja poboczna aktywowała się dopiero wtedy, jak zniszczyłem dwa ołtarze. Jakby nie mogło być i od razu? Dziwna sprawa dla mnie trochę.
To będzie chyba ich obóz, tak mi się wydaje. Chociaż... Nie no, tutaj jest przejście pod tym mostem. Znaczy do składu było gości. No dobra. Są. Dobra, fajne. Ojej, to strzelanie. Jest, kolejny. Kolejny. Jakie jest zdanie, aż 20 tyli ma ich być? Kurczę, nie. Dobra. No, bo są tam poukrywane. Tak, są tak poukrywane, już widzę parę. Dobra. Prawie połowa. Nie wiem, czy nie lepiej będzie stąd zejść. Póki mamy możliwość latania. Będzie lepiej. No przeładowanie, proszę. Okej. Czemu ja nie miałem żadnego ostrzeżenia jak w normalnej grze? No te mechaniki to naprawdę. I teraz wszystko od nowa niszczyć. Tak? Tak, od nowa to niszczyć. No to nie wiem, na razie kończymy ten odcinek, bo naprawdę już mi się nie chce grać w tego Far Crya. Następnego odcinka. Siemka.